Cześć, ja nazywam się Harry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima wersja Director's Cut. Zbliżamy się do końca aktu pierwszego, jesteśmy na północy i w tym odcinku jeszcze misją główną się nie zajmujemy. Została nam ta jedna misja główna cały czas, czyli Cień Samuraja, ale teraz będziemy kontynuować w zasadzie podobnie jak w tym odcinku poprzednim, jeszcze te misje poboczne, właściwie historie, te opowieści takie Tsushimy. I tutaj w tej sytuacji jest to opowieść Masako. Ostatnio co prawda też robiliśmy opowieść Masako, ale ona była powiązana z tym takim zdrajcą i no po prostu ze zdradą samej rodziny Masako, w efekcie której cała ta rodzina w rzeczywistości zginęła. A ta misja jest zupełnie inna, bo to jest misja Matczyny Spokój, gdzie podobno Masako była widziana jadąc konno na polu bitwy w Komodzie właśnie, czyli tam gdzie walczyliśmy na początku. No i to jest dosyć zastanawiające, bo raczej się jej tam nie spodziewamy. No i przy okazji oczywiście zwiedzam tutaj tą północną część, bo tutaj jeszcze zostało nam sporo tych elementów do zwiedzenia. No przede wszystkim pod kątem ilości wyzwolonych obozów, bo dopiero, tak jak już wielokrotnie wspominałem, 14 na 24. Okej, no to nie pozostaje nic innego, tylko jechać na północ. Więc wzywamy Nobu. Północ jest, zdaje się, tamtędy. Aha, no bo nie chcę tutaj zejść, bo jest upartym rumakiem. To w ogóle w tą stronę, zanim skoczę? Tak. O kurde. Ej, bo obrażenia były całkiem spore, się nie spodziewałem tego, tak szczerze. Chodź tu, no bo no i fajnie, już jest teleportował. No to jedziemy na misję Matczyny Spokój. Pewnie jakiś jej syn albo ktoś tam poległ na tej plaży. To dlatego ta misja się tak nazywała. A tu co? Jakaś jakby misja? O, nawet dwie. Panie, podobno samurajowie są mistrzami haiku. Nie nazwałbym się mistrzem, ale tak. Pisze. W Hiyoshi jest pewien poeta. Ponoć tworzył z twoim wujem. Może powie ci coś ciekawego? Zajrzę do niego. Bardzo ciekawe. Chyba po prostu powiedział nam koleś o jakimś miejscu, gdzie jest to haiku. Ej, ale to chyba jeszcze ktoś chciał gadać, już nie chce? W Hiyoshi to miało być. Ej, wiem gdzie Hiyoshi. Może to to? Nie, to Komatsu. Tsutsu. Tu jest Hiyoshi. A ja wiem. Może to tu? Nie wiadomo. Dobra. Chodź tu Nobu, bo jeszcze nas kawałek drogi czeka. Tutaj jakiś jeden przeciwnik. Bo nie chcę z nim za bardzo walczyć, chociaż tak stoi chłop na środku, że trochę mi przeszkadza. Dobra, powalczmy. Stawaj i walcz! O, więcej się ich nawet nazbierało jednak. Raz. Dwa. Sami włócznicy tacy. I trzy. Ktoś jeszcze? O, chyba ktoś jeszcze. O, ten. Ale on jest chyba tarczownikiem, się liczy. Pewno? Nie wiem, czy na pewno. Uj, uj. A, masz pan. No i mam punkcik techniki. W którą stronę te. O, a to jest w ogóle był jeszcze wóz, który moglibyśmy sobie pewnie splądrować. Aha! Stal w ogóle! Uuu.
I to rozumiem. Żelazo. Zapasy. Pole pierwszego generała. No, 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 ale tutaj wielkie nazwy. No to co? Koleś? Ale tutaj... Burze nas nękają? Dobrze widziałem Wilgę? Tak jest, Wilga. Ej, no jedź pan. Zgubiliśmy... No, tu jest, dobra. O, jest znak zapytania. Aha. Mamy tam obóz chyba, co? Filar honoru. Mrok gębu dla wojowników, którzy wolą chować się w cieniu. A tutaj jeszcze jeden znak zapytania przy okazji się wykrył. No tu jest ten obóz. No a gdzie jest ta Masako? Jakby tam. Ona chyba jest w trakcie walki, co? Masako! Co tu się dzieje? O, plaża w komodzie. Ty, leć. Mnie nie denerwuj. Dobra. Ej, załatwione. Spoko, spoko. No, i to jest ta plaża, na której byliśmy. To tutaj z góry szarżowaliśmy. Ojejku. Ależ teraz wspomnienia nadeszły. To wszystko działo się tutaj. Co ty tu robisz, Masako? Szukam rodziny. Znalazłam już męża. Nie widzę jeszcze moich synów. Zginęli jak wojownicy. Bronili domu. Wiesz może, gdzie polegli? Nie. Bitwa była chaotyczna. Ledwie widziałem swego wuja. Pomogę ci ich znaleźć. Matczyny spokój. Misja. Chodźmy. Muszę przeszukać tę część plaży. No, możemy tutaj znaleźć niby jakoś, jakichś niedobitków. Przystań Kiyomoriego. Patrz, tam. Gdzie? No właśnie nie wiem, co tu się dzieje właściwie. Czekaj, ona chce porozmawiać, a ja jestem ciekaw, co tu się wyrabia. Co to za taki dziwny dymek? Ciekawe. Twój żołnierz. Tak, ale jest sam. Myślisz, że to dezerter? Kiedy zginął twój mąż, pani, klan rzucił się, by go pomścić. Nikt nie uciekł. Miło wiedzieć, że byli do końca lojalni. Szukaj uważnie naszych chorągwi. Aha, teraz będziemy szukali chorągwi Adaci, czyli takich niebieskich. Okej, okay, no to tam widzimy choćby chyba z dwie. W ogóle tylko ich chorągwie Saku, widzimy. Tutaj, chorągiew Adacich. Co z nią? Jechał plażą. Ruszymy więc dalej jego tropem. No okej. Okay. Czyli... tropem, czyli co, idziemy po kolejnych chorągwiach? Nie wiem. Chorągiew Kikucich. Kikucich. Nasza chorągiew. O! Mój koń. O! Prawie z nim zginąłem. Co się stało? Ocalił mnie wuj. Odwdzięczymy się. Najważniejsze, że przeżyłeś. I
Co, biegniemy dalej? No dobra. To Masanori. Masanori. Był zbyt młody na żołnierza, ale jego ojciec był stary, więc zgłosił się za niego. Nie tylko odważny żołnierz, ale i dobry syn. Tak. A gdzie moi synowie? Ale tutaj już tyle dni minęło w zasadzie od tej bitwy. Łucznicy Nagao usiedli wielu wrogów. Nikt nie mógł się z nimi równać. Gdyby był z nimi Sensei Ishikawa, też byśmy przegrali. Co, tędy? Tak, tędy. Kiedy podczas bitwy ujrzałem te barwy na poległym, zlękłem się, że to... Tylko głupcy nie boją się śmierci. Prowadzą w stronę skał. Nasze chorągwie. Tak, no i to była druga część tej bitwy. Uchikage. Przyjaciel moich synów. Na pewno przy nich został. Muszą tu być. No i jak mamy ich niby rozpoznać w sumie? Tędy. Aha, ona niby wie gdzie. Jak jakieś śmieci. O. Oho. Wyróżnieni panowie. Shigesato! Yasunari! Powieszeni jak zwierzęta. Ściągnijmy ich. Powinni być przy rodzinie, pochowani ze swoimi żonami i dziećmi. Droga do Ariake nie jest bezpieczna. Czy gdzieś tu jest miejsce, gdzie można ich pochować i uczcić ich poświęcenie? Latarnia morska. Bawili się tam, gdy byli mali. Ale zajęli ją Mongołowie. Więc ją odbijemy. Latarnia jest tam. Kolejna latarnia do odbicia. Więc kolejny odcinek pod znakiem latarni, bo w sumie już wcześniej też przy latarniach swoje robiliśmy. Gdzie ona niby widzi tą latarnię? Gdzie jest mój Nobu? Nie mogli wspinać się na wieżę. Kiedy nie wracali na noc, wiedziałam, że są tu i patrzą w gwiazdy. Byłaś dobrą matką. Też tak myślałam. Ale moje dzieci nie żyją, a ja tak. To największa porażka dla matki. Kiedy moja matka umarła, też się o to obwiniałem. Ale byłeś tak młody, a ona chorowała. Nie mogłaś. Co jest z tym dymkiem? Nie pociesza mnie to, nawet jeśli to prawda. Wiem. O, teraz dopiero mogliśmy przyspieszyć. I gdzie tu niby latarnia? Tam gdzieś jest ten obóz chyba. Aha. Ciekawe miejsce. No i stąd wtedy szarżowaliśmy. Tu jest latarnia, okej. Okay. Przyczółek Saiha? Albo coś takiego? Mongolskie ścierwa! Kurde, jak ona wjeżdża od razu. No to Sensei Ishikawa uczył i bawił. Ale głowy na początek. O kurde. Oj, niepotrzebny ten niebieski cios, ale niech już będzie. Superbowa. Oj. Może kopniaczek. No i masz pan dzwona. I ostatni. No i załatwiane. Ostrożnie, może być ich więcej. Super jest to właśnie, że. Są w trawie. Gdzie? Że się leczymy. W trawie. O właśnie, może podpalmy trawę, co? O, ale będzie.
No i co tam, sponą wszyscy? Może się uda? Patrz, tam w drzewach! Jacej sponęli. O kurde, jak dobrze idzie. Pchnięcia! A masz pan dzwona. Nietrafione. Dobra. Trzeba zmienić już z tej strzały. Stawa wody. O, tu w ogóle dowódca. Ojej. Ej, a jakbyśmy mu dali... bombę... klejącą? Nie, to dzwonek. Oj. Kurde, no nie mogę. Nie, to jest petarda. Która to jest bomba klejąca? Chwila, mamy ją kupioną? Gdzie to kurczę jest? Broń i amunicja. Bomba prochowa. O, klejąca bomba. A, bo tu jest klejąca bomba. No to chodź pan. Dobre. Super. I dwóch załatwionych w ten sposób. Oj. Duszu! Kończysz pan przygodę z nami. Z kim my tu właściwie jeszcze walczymy? Bomby dymne, bomby prochowe. Co jest na górze coś? Latarnia w komodzie. Ej, chwila, bo ja nie wiem, z kim ja walczę niby. Ej, gdzie ona się podziała? O, drewno cisowe 7 w ogóle. Ej, gdzieś podziała ta masako? Ona tu cały czas walczy. O, już nie. Nie widzę ich więcej. To chyba wszyscy. Ja sobie zwiedzam, ona tu dalej walczy, no ale ile ja wyrżnąłem chyba? Chyba w porównaniu do niej. Nie, no chyba więcej. Nadszedł czas. Przynieśmy moich synów. Że jak? Mam ich tutaj targać? Nie, no panie. Dobra, chyba się przewinie, co? Nigdy nie pozwalałam im tu spać. Nawet kiedy podrośli. Zawsze wołałam ich do domu. Tego brakowało mi najbardziej po śmierci matki. Głosu, który mnie wołał. Wiedz, że spoczywa w spokoju. Jak wszyscy. Daj znać, gdy potrzebna ci będzie pomoc w uwolnieniu pana Simury. Pomogłeś mi. Odwdzięczę się tym samym. Ale teraz chciałabym spędzić trochę czasu z synem. Rozumiem. Bywaj w zdrowiu, Masako. No i matczyny spokój. Smutna historia. No i trochę tutaj naszych punktów do legendy przyrośnie. Oho, talizman wracającej energii. Nie no, ale to nie potrzebujemy. Tego hartu ducha i tak mamy jak aż za wiele. Jedwab 2. I w ogóle może wykorzystajmy sobie w końcu te punkty, które uzbieraliśmy. Co by tu dać? To mnie ciekawią te rzeczy jeszcze. Kurczę, może... O!
zaczekajmy z tym, bo tu jest ukończyć misję Cień Samuraja, bo nauczyć się tej techniki. Jakieś ciekawe rzeczy mogą być. A jak nie, no to oślepiający pył albo ostrożny rzut, ewentualnie coś tu w tych postawach, albo w ogóle jakieś skuteczne parowanie? Zobaczymy. Dobra, to jednak nie będę wydawał tych punktów. No i co? No to chyba się tutaj troszeczkę po tej komodzie teraz pokręcimy. Na przykład skoczę sobie do tego znaku zapytania. Więc teraz jeszcze troszeczkę eksploracji, a w następnym odcinku będziemy już zdecydowanie jechali sobie na misję główną. No i zobaczymy, czy już będziemy opuszczali tę wyspę, czy nie. O, wioska Furuta, to jest terytorium Mongołów. Tam jest kupa chłopa. A nie, to konie. O. Skrytobójstwo. No ale fajnie, że go zdjęliśmy. Ładnie nam wyszedł. O, dzwonek wieczny. Nawet dwa. Tu jakieś dwa chłopy. Ej, bo my tu w ogóle nie możemy ich wezwać nawet na pojedynek, nawet jakbym chciał. To trochę smutne. A jakbym ci koleś odstrzelił? No chyba, że... Właśnie chcemy użyć... A co to jest w ogóle ta petarda? Skąd ja to mam? Już normalnie nie kojarzę tego. Petarda to to. Można rzucać, aby przyciągnąć uwagę wrogów. Aha, to jest jakby ulepszony dzwonek wieczny. Ej, to zróbmy takie coś. Taki bajer. To jest petarda, tak? Rzućmy tak... O! I teraz przygotujmy sobie bombę prochową. I jazda! Ale wysadzeni! Aż ty, gnojku! Ty! No, bo tak właśnie... Jak będziesz tak pajacował, to tak dostaniesz. Co tu się dzieje? A kto tam mnie strzela? O ten. Dobra, to już sobie nie postrzela. Tu kolejny. Super. Też załatwiony? Uhu. Mamy pana dowódcę. Czym pana potraktować? Co pan sobie życzy? Mógłbym bombę dymną albo kunaj. Oj. W ogóle włócznik jest. Kunaj. O, i niebiański cios na zakończenie. Ale to jeszcze nie wszyscy. Wydaje się. Ale to było fajne tutaj, ich tu załatwienie. A tutaj widzę, panowie dalej spokojnie coś tam budują. Tu chyba nic nie ma. Panie też się niszczą te jakby elementy otoczenia, to też jest dobre. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Tam się mogliśmy przecisnąć, tu są jakieś zapasy, widzę. Ej, no gdzie oni są? O, tu był, ej. Złaś pan. O, a może od góry? O, ty jesteś przeciwnikiem. Dobra. Załatwieni, kuna i zapasy. Żelazo. I co? I tutaj chyba zostaje ten ostatni, co? No chodź pan. Ech, z tym włócznikiem wiecznie. No i masz pan za to tym niebieskim ciosem.
Ech, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze gdzieś się czają przeciwnicy? O, może tutaj. Aż pan dzwona. Ktoś tu wzywa jakimś rogiem. To tamten. O kurczę, ile tu chłopa. Dobra. I gruby. Ej, bo to tak naprawdę... O dobra, teraz się udało niby. Ale coś, ta postawa tak nie wychodzi czasem. Ej, no i co? I to jeszcze nie wszyscy? O, tu jest. No i dalej, kurczę, nie wszyscy. Aha, bo to chyba teraz przyjechały posiłki, co? No, ale teraz to już chyba wszyscy. Wykonałem nawet cel dodatkowy. Ciekawe jaki. No i podniesiono poziom legendy. I... Tak jest! Wioska Furuta odkryta. I ten obszar tutaj nieopodal również odkryty. To tutaj pogadajmy z tym kimś. Wybacz mi, panie, ale wyglądasz na zmęczonego. Wiele przeszedłeś, prawda? Nawet sobie nie wyobrażasz. Ale tak, chętnie bym odpoczął. Odwiedź moją siostrę w Hiyoshi. Gdy byłam chora, kazała mi się tam wykąpać. Od razu poczułam, jak życie do mnie wraca. Właśnie tego mi trzeba. Mhm. Ale gorące źródło w Hiyoshi to mi się wydaje, że ja mam zaliczone, więc nie wiem w sumie z jakiej okazji ta gadka. Dobra, to teraz spróbujemy pojechać w tę stronę, więc się przeniosę tutaj do wioski Komoda. I w którą tędy? Jakoś wyjdźmy z tej wioski. Do mnie! Dobra, ale czyli jeszcze jeden za nami obóz Mongołów, właściwie terytorium Mongołów, i bardzo dobrze, bo w sumie trochę mnie to zastanawiało już od jakiegoś czasu, dlaczego już w zasadzie mam zbadaną no, znaczną większość mapy na tej pierwszej wyspie, no a jednak tych terytoriów Mongołów do odbicia zostało całkiem sporo. Więc każde tutaj kolejne będzie sporym plusem, że udało się je znaleźć. Inna sprawa, że i tak trzeba będzie sobie przewędrować w tym ubiorze wędrowca i tak dalej, żeby no, poznajdować łatwiej te wszystkie różne znajdźki, które mamy, mongolskie artefakty i tak dalej. No ale to i tak jeszcze nie pora, tym się na razie zajmować nie będę, no bo to też na pewno... Oho, niedźwiedź czy coś? Tak. To też na pewno wiązałoby się z ulepszeniem tych strojów, a na razie na to za bardzo nie wydawałem. O, mam ulepszenie na petardę, skóry drapieżników 5. Petarda fajna sprawa, ale właśnie od razu w połączeniu z bombą prochową i w ten sposób możemy większą grupę przeciwników wyeliminować za jednym zamachem. Tam coś jest. I to wygląda jak terytorium Mongołów, chyba? Farma Takeshiki. To jednak nie jest terytorium Mongołów. Len. Jakaś taka losowa rzeźnia. Drewno cisowe. Sporo tego drewna cisowego też znajduję ostatnio. No dobra, nic tu chyba nie ma. O, albo jest? A nie, to jest tylko szybka podróż do tej farmy. Co zrobić, jak nic nie zrobię, no? Może jeszcze tutaj przebiegnę kawałek, bo może tutaj jakiś znak zapytania będzie? No ale terytorium Mongołów to na pewno nie będzie. Dosyć zastanawiająca sprawa. Wiadomo, zawsze zostają poradniki i tak dalej, internetowe, dzięki którym no już na pewno znajdę te wszystkie tereny. Ale jednak wiadomo, fajniej jest jednak zrobić to samemu.
bo po to przecież gramy w tą grę, żeby samemu cały jej potencjał wykorzystać. Co tu, nie ma przejazdu przez te krzaczki? Opustoszały świat powojenny, a właściwie w trakcie wojenny. Tam jakieś chłopy. I to Mongołowie. Widzimy wodospad. Nie za bardzo mi się chce z nimi walczyć, a tam na górze widzimy obóz, jakąś tamę czy coś. Gdzieś tam? Nie wiem. O, tu jest znak zapytania. Dobra, to zróbmy ten znak zapytania. Ale o tym obozie pamiętajmy, bo może zaraz tam spróbujemy sobie podskoczyć. Gdzie jest ten znak? Kapliczka wiosennego wodospadu? Aha, tędy. O, to tak podejrzewałem, że przy wodospadzie może to być jakaś wspinaczka albo coś w tym stylu. Ej, ale jak tu wejść? Co jest grane? Że to niby tutaj? Tu gdzie jestem? Nie no, przecież... Nie no, nie ma szans! No i właśnie... Ej, o co tu chodzi? Nie, no to na pewno nie tędy. Może jakoś od innej strony trzeba wjechać na tą górkę. Ale jak? Tędy też się nie da. Aż takie okrążenia mam nabijać? Żeby od tej strony aż? Coś mi się nie wydaje. Z reguły te kapliczki przecież się zaczynały mniej więcej tam, gdzie jest jednak ten znacznik. No ale dobra, na razie. O, niedźwiedź. Gdzieś. Oho. Walczy z jakimiś mongołami. Chodźcie, bo muszę zebrać skórę z niedźwiedzia, wy mi tu troszeczkę przeszkadzacie. I raz. I dwa. No i super. I na co było mi przeszkadzać? Skórę drapieżników. I mamy coraz więcej dostępnych ulepszeń. No bu. Aj. Dobra. Nie no, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby to był słuszny pomysł. Ale nic, na razie sobie tutaj jeszcze kawałeczek podjedziemy. Bo to jednak u dobrą stronę w sumie jedziemy, no. O, tam się wspinaliśmy. No to chwila, to może jednak. O, bo tutaj też jest przecież. Co tu jest grane? Nie no, ale od tej strony to nie ma opcji, żebyśmy weszli. Ty, uważaj. No nie wiem, nie wiem. Gdzie jest w ogóle ten obóz, który widziałem wtedy? Wydaje mi się, że był gdzieś tu, a teraz go nie widzę. Dobra, to tą kapliczką się zajmiemy może chwilę później. Może jednak pojadę w stronę tego obozu? Chociaż męczy mnie to ta kabliczka, chyba jednak zaraz tam wrócę się. O no bu. Czemu nie możesz po tej wodzie przebiec? Przecież ona jest do kolan. Wodospad Kukaja.
Tędy? Nie wiem. O, tu jest ten obóz. O, i znak zapytania kolejny. Chyba, że to jest to, co widzę, tak? Nie. A, bo ten obóz to nie jest ten, co myślałem, że do niego wspinaliśmy w ramach jakiejś misji. O, a to mam Liska. Fantastycznie. No to gdzie mnie dzisiaj zaprowadzisz, kolego? No nie no, czemu wiecznie koło tych Mongołów, no? No. I raz. I dwa. I trzy. Tu chyba kolega do uwolnienia. Oj, Wilga. Kurde. Co za przygłup. Ja mam tam Wilgę. Uwolnię cię. To nie ona tu jest najważniejsza, ona jest tak przy okazji. Postaraj się uważać. Proszę, to dla ciebie. Ej, no idzie ta Wilga. O, jest. Jeszcze tego Liska zostawiłem. Na razie zobaczmy, gdzie nas Wilga zaprowadzi. Aha, chyba że on nas zaprowadzi do tego Liska. Ale chyba nie. Gdzie my biegniemy? O, to chyba Haiku, co? Tak, Haiku z Hiyoshi. Rozmyślaj o pokoju. To co my tutaj mamy? Ukryty zefir. Goni za wichrem. Strzegąc wszystkiego. Bierzemy to. Chłodny dotyk orzeźwia, głębokie tchnienie na wiatr i oczyszczenie odnawia. Dawać głębokie tchnienie. Pośpiesznie naprzód. Gotowość do zmian. Nowy początek. To brzmi najfajniej. Strzegąc wszystkiego. Głębokie tchnienie na wiatr. Nowy początek. O, zabójczy wygląd, trofeum, opaska pokoju. To może za zrobienie iluś tam haiku, albo za zebranie po prostu wielu elementów kosmetycznych. Trofeum takie sobie wpada. Dobra, ale chwila, bo my tu mieliśmy lisią norę, której nie ukończyłem. Chodź, Lisek. No właśnie, ostatnio biegłeś tędy. I teraz już tych Mongołów na szczęście nie ma. Dobrze, że się nie odnowili w sumie, bo nie pomyślałem. Mogliby się oni odnowić po tej szybkiej podróży. Oho, tam chyba jakaś wspinaczka nas czeka, co? O, albo nie? Jednak wspinaczka w tę stronę. O, tutaj jest. No i załatwione. Jeszcze dwie tylko kapliczki. Gdzie jest Lisek, żebym go pogłaskał? Uciekł gdzieś. Jeszcze dwie tylko kapliczki. O nie. I będziemy mieli kolejny... Hard ducha? Albo coś? Czy tam miejsce na talizman chyba. No dobra, więc ten teren też jest całkiem okej. Tu jeszcze trochę co prawda zostało, ale i tak ja jestem szczerze mówiąc dumny, jeśli chodzi o poziom zbadania tej wyspy. Oczywiście, jednak troszkę męczy mnie. O, tutaj w ogóle talizman obrony taki złoty jest i drewno Hazenoki.
Szczerze mówiąc, to jeszcze bym sobie tutaj wymyślił, jak tutaj wejść, więc ja zrobię tutaj szybkie cięcie i zaraz wam pokażę, gdzie jest wejście do tej kapliczki. Okej, okay, okazuje się jednak, że w zasadzie to po tej teleportacji, po tej szybkiej podróży, to znajdujemy się w dobrym miejscu, bo ja wtedy wskakiwałem z tamtej strony, a po drugiej stronie jest w rzeczywistości początek tej kapliczki i to stąd powinniśmy iść. Tutaj, jak zaraz sobie sami zobaczycie, mamy tutaj taki dzwoneczek jakby oznaczający początek trasy, no i tutaj jest przejście. Idziemy tędy i tu chyba będziemy się bujali czy coś. Chyba nie, ale tu możemy skoczyć. Co nam wydaje? Że przeskoczymy tutaj. I tu jest kolejne przejście. No, już. Tu jest drewno cisowe. O, tam też coś jest. Aha, tam w ogóle są zapasy jakieś i też coś. Oj, ale nie chcę mi się tam iść, bo już tutaj nie wrócę i musiałbym jeszcze raz to robić, więc najwyżej później to zbiorę. I co? Aha, i tamtędy. Okej. Okay. Tędy. Tutaj mamy zapasy, tutaj mamy kolejną taką kładkę przygotowaną specjalnie dla nas. Co, możemy iść tędy lub tamtędy? Co daje nam to różnicę? Tu zbierzemy jeszcze te kwiatki. A, to taki dosyć mały zysk. No dobra, ale tutaj widać, że jest taka ścianka, o której sobie na pewno możemy wejść. Tutaj do góry. Tam jest drewno cisowe, ale to już ważne. I tutaj do góry. I już chyba jesteśmy prawie, że na szczycie. Daje się tędy. O, no i właśnie, wtedy tam nie mogliśmy doskoczyć, a tu już jesteśmy przy tej kapliczce. Więc się udało dotrzeć na sam szczyt. Dobra, i co my tam dostajemy? Talizman Kami Wody, Mizuno Kami. Parowanie perfekcyjne. Ciekawe. Parowanie perfekcyjne uniki są łatwiejsze do wykonania. Jakie my mamy talizmany? Jeszcze raz. Zabijanie wrogów przywraca kurczę, no ale ja tego nie chcę wyrzucić, bo to jest genialne. I dodatkowe obrażenia, gdy masz 50% zdrowia lub mniej. A to już niekoniecznie jest takie genialne, biorąc pod uwagę, że jednak rzadko kiedy mamy 50% zdrowia lub mniej, jednak większość czasu się leczymy. No to ja tak sobie myślę, że sobie chyba tymczasowo damy ten talizman i zobaczymy, jak będzie się on sprawował. No i drewno Hazanoki też otrzymujemy. Dobra, to możemy sobie opuścić kapliczkę, a teraz jeszcze sobie skoczę do wody i podpłynę tam do tej dziwnej kulki. Bo tam były zapasy i chyba coś jeszcze. No wiadomo, że to tam jakoś niewiele. Ale zawsze coś. Ale ciekawe, o co chodzi z tą kulką, co ona tutaj robi. A, drewno cisowe chyba było. Tam gdzieś nie zebrałem, ale tutaj to też zbiorę. O, szczególnie, że tych zapasów jest trochę więcej. Zapasy. I bomba prochowa nawet. I drewno Hazanoki nawet. Ło, to jest drewno Hazanoki. Ej. I krótki łuk możemy ulepszyć. No więc super. I w każdym razie, to tak jak już właśnie widzieliście, większość tej północy również jest już przez nas zbadana. 15-24. Gdzie te 9 terenów, to ja nie mam pojęcia. No tutaj może jakiś 1-2, no ale 9? Pewnie to jest też, kurczę, zamek. No zamek też pewnie jest jednym z tych terenów, no ale nie mam pojęcia, gdzie może ich być aż tyle. W każdym razie w następnym odcinku już
praktycznie na pewno zajmiemy się misją Cień Samuraja i no już nie mogę się tego doczekać, bo tym samym skończymy w końcu ten akt pierwszy i pewnie będziemy płynęli na te kolejne wyspy, więc teraz oczywiście na pożegnanie zagram na flecie, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym. Cześć!